Witam Was bardzo serdecznie na mojej prezentacji choroby architektury. Ja się nazywam Łukasz Szydło i na co dzień jestem programistą, architektem, konsultantem. Współpracuję z firmą Bottega, gdzie pomagam firmom tworzyć oprogramowanie jeszcze lepiej. Tak? Czyli generalnie większość firm tworzy oprogramowanie już dobrze, bardzo dobrze, a później my przychodzimy i tworzą jeszcze lepiej niż tworzyli wcześniej. Moja tematy, którymi się zajmuję, to są rzeczy związane właśnie z architekturą, domain-driven design, continuous delivery. To takie holistyczne podejście do całego cyklu wytwarzania oprogramowania. A prywatnie mam żonę, piątkę dzieci, trzech synów i dwie córki. Nawet jedna córka siedzi tutaj, bo przyjechała razem ze mną. OK. Zacznijmy. Podczas dzisiejszej prezentacji będzie nam towarzyszył Gwidon. Kto to jest Gwidon? Tak? Gwidon to jest właśnie taki obiecujący programista jakiegoś języka obiektowego, który na co dzień pracuje przy jakimś takim dużym systemie. Jest w dużej firmie, robi duży system, jakiś e-commerce, jakiś ERP, coś takiego. Tak? To jest jego chleb powszedni. I generalnie Gwidon chciałby, żeby ten system, który tworzy, bo właśnie skończył pracować nad jednym dużym projektem i ma zacząć pracować nad następnym. Tak? I to, co wie, to, że na pewno nie chciałby popełnić tych wszystkich błędów, które popełnił w poprzednim systemie architektonicznym. Tak? Chciałby, żeby tym razem jego system był skalowalny, rozszerzalny, testowalny, stabilny, tak? Żeby wszystkie te rzeczy, o których słyszy na konferencjach, to żeby w jego systemie też się znalazły. No. I tak, no i Gwidon w tym nowym projekcie aspiruje, czy został taki nawet desygnowany, tak, do tego, żeby być architektem. Tak, jego pierwsza rola. Ale trochę się boi, bo do tej pory w tym poprzednim systemie, tak, nie bardzo mu to wszystko wychodziło. Więc to, co my postaramy się zrobić podczas tej prezentacji, to postaramy się Gwidonowi pomóc. Zdiagnozować jego obecny system, zobaczyć, co w nim poszło nie tak, albo co w nim mogło pójść nie tak, po to, żeby już w następnym projekcie Gwidon tych samych błędów nie popełniał. OK. I zaczniemy od choroby, która się nazywa, na którą cierpią nasze systemy, która się nazywa monomodelioza złośliwa. Monomodelioza złośliwa, OK. Co to jest? Co to jest za choroba? No jak każda choroba ma swoje objawy. Jej objawy to są właśnie spuchnięte encje, tak, na których pojawia się geteroza i seteroza. Co to jest spuchnięta encja? No wiecie, to jest taka no encja, która na początku, jak ją stworzyliśmy, była fajna, malutka, miała parę pól, tak, ale później w miarę upływu czasu i pracy przy naszym projekcie, z tej malutkiej encji stworzył się taki ogromny potwór, którego nikt już za bardzo nie chce dotykać, tak? 47 pól, albo 50 pól, albo 60 pól, tak? I taka korpulentna encja sobie gdzieś tam krąży. I ma pełno oczywiście tej geterozy i seterozy. Jakie są powikłania tej choroby? Pierwsze powikłanie to jest deteoza, tak? Czyli jak mamy taką wielką encję, którą ciężko nam jest przesuwać, to zaczynamy ją mapować na jakieś inne, mniejsze rzeczy, żeby można to było jakoś tam przesunąć. Mamy spowolnioną responsywność odczytową, tak? No bo takiej dużej encji to łatwo się nie da wyświetlić, jeszcze trzeba już joinować z 15 innymi rzeczami, tak? Więc to tutaj odczyty przeważnie cierpią, tak? Ale nic nie szkodzi, bo tam użytkownik może poczekać te 2 minuty, aż mu się wygeneruje raport, nie? Co to? To nie nasze 2 minuty. Niedorozwojowość, tak, i skalofobia, czyli bardzo ciężko nam już tą aplikację po jakimś czasie z takimi encjami rozwijać i skalować, to już zapomnijmy. Tak, więc tak to wygląda u Gwidona. Tak? Gwidona system cierpi na taką monomodeliozę. Tak? To wszystko tutaj widzicie, to u niego w systemie gdzieś tam się znajduje. Może nie w całym, ale w tych kluczowych fragmentach jest. Teraz pytanie. Dlaczego tak się stało? Tak? Skąd to się w ogóle wzięła ta monomodelioza? Tak? Przecież jak stworzyłem pierwszy raz jakąś ładną encję, no tam była taka fajna, malutka, tak? 4 pola na krzyż, wszystko było w porządku, tak? Co się stało, że minęło pół roku, minął rok i ona po prostu przytyła, jest ogromna, tak? Nie wiadomo, co się stało. Spójrzmy, tak? Jak to wygląda u Gwidona, tak? W wielu systemach mamy taką przykładową encję użytkownik.
Tak? Wszyscy jakiegoś tam użytkownika mamy, wszyscy go jakoś reprezentujemy, więc jest też gdzieś jakaś esencja użytkownik. I jak taka historia z esencją użytkownik przebiega? Ona przebiega tak, tak, że przychodzi do nas biznes i mówi: słuchajcie, wiecie co, fajnie, potrzebujemy użytkownika, no i ten użytkownik, żeby z naszego systemu mógł korzystać, no to musimy go zarejestrować, on musi się zalogować, zautoryzować, uwierzytelnić i tak dalej, nie? Świetnie, tak? No to my sobie tworzymy esencję użytkownik, ma dwa pola, login, hasło, no może jeszcze jakieś trzecie pole tam, czy aktywny, czy nieaktywny, jakieś tam parę pól, fajne, mała esencja. Wszystko jest w porządku, dostarczyliśmy, poszło, jest. Nie? Przychodzi druga historia, która mówi: wiecie co, nasi użytkownicy, to oni teraz potrzebują mieć jakieś, wiecie, metody płatności. A my w tym momencie tak. Użytkownicy, użytkownik, ja już mam taką encję. Prawda? Już mam taką encję. Więc co zrobię? Więc może dodam do tej encji, przecież biznes powiedział, użytkownik ma mieć teraz adres czego? Adres ten, metody płatności. Bardzo dobrze. No to mu taką metodę dołożę, tak? Później przychodzi następna historia, gdzie potrzebuje mieć adres wysyłki, tak? Przychodzi biznes i mówi: słuchajcie, użytkownicy muszą mieć adres wysyłki. A my nagle: użytkownik, ja już mam taką encję. No to logiczne, tak? Przecież nie będę tworzył nowej encji, tylko do istniejącej encji sobie dodam, tak? No bo taka encja już jest, biznes mówi, że to jest użytkownik, tak? I to tak leci, tak? Na początku dodajemy do tej klasy, do tej encji te metody, czy dodatkowe pola, dlatego że jeszcze jest mało, tak? Bo już jest tylko 5 pól, tak? Dam 6, to się nic nie stanie, tak? Jest tylko 7 pól, jak dam 8, to się nic nie stanie. A później no już jest 20 pól, jak dam 21, to już gorzej nie będzie, tak? 21 i tak dalej, no już wyjdzie na to samo, tak? I koniec końców kończymy z tego typu encjami, tak? Dużymi encjami, właśnie. Więc gdzie tu jest problem? Tak? Bo na razie tylko opowiedzieliśmy sobie o mechanizmie, nie? Dodawania, tak? Ale co jest przyczyną tego, że my nie tworzymy większej ilości mniejszych klas, tak? Bo wszyscy nam mówią, musimy tworzyć dużo małych klas. Nie robimy jednych dużych, wielkich klas, tylko tworzymy dużo małych klas. Ale tutaj, tak jak Gwidon pisał ten kod, no to logiczne przecież było dla niego, no użytkownik ma adres, tak? No to jasne, że mam już taką encję użytkownik. Co tworzę nową encję, to będę musiał się tłumaczyć. Po co ta encja? Przecież już jest taka encja, tak? Jak nazwać w ogóle tą encję? Mnóstwo różnych problemów, tak? Przyjdzie jakiś team lead i powie: ale czemu stworzyłeś tę nową encję? Tak? Nie lubimy tworzyć nowych bytów, bo trzeba nadać mu nazwę, wziąć za to odpowiedzialność, odpowiadać na dużo różnych niewygodnych pytań, czemu stworzyłeś nową encję, tak? Schemat bazy danych trzeba zmienić, tak? Gdzieś do jakichś bazodanowców, żeby oni powiedzieli, czy dobrze są indeksy pozakładane i tak dalej. To jest kupa roboty, kupa odpowiedzialności, tak? Lepiej dodać nowe pole. Tak? W większości wypadków lepiej dodać nowe pole. Właśnie. Więc pytanie, jak to zrobić? Żebyśmy my mogli sobie na to pytanie odpowiedzieć, to musimy sobie wcześniej odpowiedzieć na inne pytanie. To jest. Jak myślicie, co to jest? To nie jest podchwytliwe pytanie. Nie jest podchwytliwe pytanie. Autobus. Bardzo dobrze. To jest autobus, tak? No nie krakowski, co prawda, tylko warszawski, ale autobus. Ciągle autobus. Bardzo dobrze. Ale pytanie. Bo to jest autobus. Ale w jakim kontekście? Właśnie. Bo jeżeli będziemy patrzeć na ten autobus z perspektywy pasażera, to dla pasażera autobus to jest środek transportu. Będzie miał takie atrybuty właśnie: numer linii, godzina odjazdu. To są atrybuty tego autobusu, które interesują pasażera. Tak? Dla kierowcy to jest jego miejsce pracy. On na ten autobus patrzy zupełnie inaczej. Tak? Dla niego to jest po prostu poziom paliwa, miejsce postojowe. Tak? To są atrybuty, które jego interesują. Dla mechanika to jest sprzęt wymagający konserwacji. To jest coś innego. Przebieg, data ostatniego przebiegu, przepraszam, przegląd, data ostatniego przeglądu, stan techniczny, tak? To są rzeczy, które są dla niego istotne. Dla księgowego to jest środek trwały. Tak? Ma typ amortyzacji, czy leasing, czy nie leasing. A dla dealera to jest towar. Zupełnie coś innego. Właśnie. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że ten problem, o którym mówiłem przed chwilą, to jest problem braku czy niezrozumienia kontekstu. My słyszymy słowo użytkownik
I myślimy sobie, użytkownik to zawsze użytkownik, tak? Słyszymy autobus, czy widzimy autobus i dla nas autobus to autobus. Ale w modelowaniu oprogramowania, tak, nie chodzi o to, żebyśmy my próbowali zamodelować w naszym kodzie, czy odwzorować w naszym kodzie rzeczywistość. Tak? Bo rzeczywistość jest skomplikowana, trudna, dużo ma różnych atrybutów, tak? Niekoniecznie chodzi nam o to, żeby dokładnie to, co jest w rzeczywistości, odzwierciedlić jeden do jednego w kodzie. Tak? My w kodzie modelujemy. Tak? Co to znaczy modelujemy? To znaczy upraszczamy. Tak? Model przeważnie jest bardzo dużym uproszczeniem rzeczywistości, żebyśmy my mogli na temat tego modelu w jakiś sposób tam racjonalnie móc myśleć. Tak? Jak pomyślicie sobie o waszych modelach, nie wiem, modelach matematycznych, które mamy, tak? To są wszystko pewnego rodzaju uproszczenia, pewnego rodzaju abstrakcje, które upraszczają rzeczywistość, żebyśmy mogli w pewnym kontekście o jakimś tam bycie sobie myśleć. I dokładnie tak samo moglibyśmy, czy Gwidon mógłby podejść do rozwiązywania swoich problemów z użytkownikiem, tak? Zastanowić się, w jaki sposób zamodelować pewien koncept, który ma na przykład swój koncept użytkownika. Żeby to zrobić, musi zastanowić się nad tym, ok, on myśli sobie o użytkowniku, ale w jakim kontekście? Zobaczcie, ja mogę wam powiedzieć, mogę powiedzieć zamek. I pytanie, co ja mam na myśli? Zamek. Co to jest zamek? Tak? Musisz doprecyzować. Właśnie, no muszę doprecyzować. Tak, czy mam na myśli zamek średniowieczny, tak? Czy mam na myśli, czyli kontekst właśnie średniowiecza, czy mam na myśli zamek w drzwiach, czyli kontekst ślusarski, czy mam na myśli zamek od spodni, tak? Czyli kontekst tekstylny. Znając tylko jedno słowo, zamek, bez kontekstu, w którym ono jest użyte, to słowo jest dla nas niejednoznaczne. Nie wiemy, co to jest. I o ile, kiedy ja podaję takie przykłady rzeczywiste, typu właśnie autobus, zamek, tak, które my czujemy, że potrzebujemy kontekstu, żeby na nie odpowiedzieć, bo je dobrze znamy, to o ile zaczynamy pracować z dziedziną typu finanse, faktury, e-commerce i tak dalej, w których nie jesteśmy ekspertami, tak, to nam wydaje się sensowne, że my wszystko zamodelowaliśmy jako jedną klasę. Tak? Nie ma w tym nic złego. Dlaczego? Bo nie dostrzegamy potrzeby tego kontekstu. Tak? Nie widzimy, że tam kontekst też zawsze istnieje. Więc zastanówmy się, jak można by to było zrobić, jak można byłoby ten problem rozwiązać u Gwidona. Tak? Jakie mamy różnego rodzaju konteksty w dziedzinie e-commerce, w której pracuje Gwidon? Mamy kontekst rekomendacji, na przykład kontekst shoppingu. Shopping, czyli wkładamy do koszyka. Tak? Kontekst zamawiania, po prostu, tak? Robimy zamówienie. Na podstawie koszyka tworzymy zamówienie. Tak? Zupełnie inny kontekst. Kontekst dostawy, tak? Dostarczamy to nasze zamówienie. Kontekst autoryzacji czy uwierzytelniania, gdzie użytkownik musi wiadomo co zrobić, i kontekst paymentu. Przykładowe konteksty. I teraz, jak teraz zadamy sobie pytanie, tak, o użytkownika, tak, czym tutaj jest użytkownik, to się okaże, że w każdym kontekście on właściwie jest czymś innym. To jest ten sam użytkownik, ale w każdym kontekście jest zamodelowany w taki sposób, który rozwiązuje problemy z danego kontekstu. I zauważcie też, że nagle przestaliśmy w ogóle używać słowa użytkownik, dlatego że ono jest generalnie no, nieużyteczne. To jest mniej więcej taki sam poziom użyteczności słowa, jakby wszyscy architekci budynków używali tylko słowa budynek. Budynek, budynek, co projektuję budynek. Mieszkam w budynku, odpoczywam w budynku, studiuję w budynku. Prawda? Bezużyteczne. Zbyt duży poziom abstrakcji, tak? Zbyt duży poziom ogólności. My, kiedy zaczynamy świadomie wprowadzać konteksty, nagle zaczynamy mieć potrzebę większej precyzji języka. Żeby powiedzieć, okej, to nie jest, to jest aula, tak? To jest budynek uniwersytetu, tak? Czy to jest wieżowiec, to jest dom mieszkalny, tak? A to jest jakiś blok. Nagle te potrzeby są dla nas bardziej widoczne. I tutaj mamy to samo, tak? Mamy kupującego. O, tutaj, tak? Mamy kupującego. Tutaj mamy zamawiającego, tak? Tutaj jest płatnik, tu jest odbiorca, tak? Tu jest nawet w kontekście autoryzacji, tak? Ludzie od bezpieczeństwa też nie mówią użytkownik, mówią subject. A w kontekście rekomendacji mamy klienta, tak? Czyli ktoś, kto już kiedyś od nas coś kupił i na podstawie jego poprzednich produktów jesteśmy w stanie mu coś zarekomendować. I jak popatrzymy sobie nagle na te wszystkie pola użytkownika, które wcześniej były w jednej wielkiej klasie użytkownik, wszystkie zmerdżowane razem, to nagle się okazuje, że właściwie login i hasło to jest potrzebne tylko w jednym kontekście. Że nawet byłoby bez sensu, tak, gdybym ja mógł w kontekście shoppingu wywołać na użytkowniku metodę zmień hasło. Byłoby to nieodpowiedzialne.
można było powiedzieć. Nie? Ale u nas w wielu systemach, przynajmniej w Gwidona systemie tak jest, tak? No jest entytet użytkownik, która krąży po całym systemie i w każdym miejscu można wywołać metodę zmień hasło. Tak? To tylko i wyłącznie zdrowy rozsądek programisty sprawia, że ta metoda nigdy nie zostanie wywołana, tak? Ale można by, tak? Czemu nie? Więc dzięki temu, że my nagle zaczynamy myśleć o tej naszej rzeczy w kontekście i nie modelujemy, nie naśladujemy rzeczywistości, tylko modelujemy fragment tej rzeczywistości w obrębie danego kontekstu, to sprawia, że jesteśmy w stanie stworzyć właśnie dużo, dużo mniejsze klasy, które też nie mają predyspozycji do tego, żeby rosnąć. Tak, dlatego, że nikt oprócz loginu i hasła plus jakichś rzeczy związanych z autoryzacją, już nikt mi do klasy, która się nazywa subject, nic nie dołoży. Nie ma siły, tak? Bo tam to po prostu nie będzie pasowało. Tak, więc nie dość, że te encje jakby zaczną się jako małe, to one też już małe pozostaną prawdopodobnie w długim czasie, czy nawet do samego końca. I to, co sobie teraz opisaliśmy, to w Domain Driven Design my nazywamy tak zwanymi bounded kontekstami. Tak, czyli bounded kontekst są takie granice zdefiniowane, w obrębie których każde słowo będzie miało bardzo precyzyjne znaczenie. Tak? Czyli bez bounded kontekstów był użytkownik i tak naprawdę nie wiadomo do końca, kim ten użytkownik był. Tak? On był wszystkim. Tak, taki god object. A w momencie, kiedy definiuję sobie bounded kontekst, to w obrębie tego bounded kontekstu mój użytkownik ma bardzo precyzyjne znaczenie. Tu jest shopperem, tu jest zamawiającym, tu jest płatnikiem. Więc właśnie szukanie tych bounded kontekstów na bazie dziedziny umożliwia nam tworzenie koniec końców małych klas. Ok. Kolejny problem, jaki mamy w naszych chęciach, to jest w tej chorobie, w monomodeliozie, to jest temat związany z geterozą i seterozą. I geteroza i seteroza, to ona ma dwa źródła. Pierwsze źródło to jest to, że my bardzo często lubimy używać tak zwanych modeli anemicznych. Tak? Co to jest model anemiczny? To jest właśnie taki model, w którym my raczej wyciągamy dane z naszych chęci gdzieś tam do serwisów, w serwisie coś robimy, a później jak coś zrobimy, to wpychamy te dane do środka. Proszę bardzo. I tutaj widzimy przykład, w jaki sposób programista, standardowy programista języka obiektowego, czyli na przykład jak Gwidon, tak, nakarmiłby krokodyla. Jak on by nakarmił krokodyla? Standardowo by go nakarmił krokodyla, wyłowiłby tego krokodyla, prawda, z basenu krokodyli, następnie wziąłby rękę, tak, wsadził mu w paszczę, tak, znalazł przełyk, jak już mu znajdzie przełyk, to trochę głębiej wsadzi tę rękę, znajdzie żołądek, wyciągnie żołądek na zewnątrz tego krokodyla, tak, wsadzi tam posiłek i wypchnie ten żołądek do środka. Logiczne. Tak, każdy programista by tak nakarmił krokodyla. Tak, na co dzień tak właśnie nasze encje obsługujemy. Co tu się stało? Co tu się stało? Tak, oprócz tego, że to mniej więcej tutaj w tej linijce leci no hand exception. O, tu. Złamaliśmy enkapsulację krokodyla. Krokodyl był naprawdę bardzo dobrze zenkapsulowanym obiektem. Miał w środku swój prywatny stan, tak, który był jego, tak, a my nagle dowiedzieliśmy się czegoś na temat jego szczegółów implementacyjnych. Dowiedzieliśmy się, że on ma w środku jakiś przełyk i że on ma w środku jakiś żołądek. Wypruliśmy to na zewnątrz, do serwisu. W serwisie robiliśmy wszystko, co trzeba. Następnie wypchnęliśmy to wszystko do środka i psz, buch. No. A co się stanie na przykład, jak nasz krokodyl wyewoluuje? Tak? Jak alf będzie miał więcej? Ile miał alf żołądków? Ktoś pamięta? Ile miał alf żołądków? Może ktoś oglądał alfa? Nikt nie oglądał alfa. Alf miał 8 żołądków. To był taki kosmita z planety Melmak, taki był kiedyś serial dawno temu, o takim kosmicie z planety Melmak, który jadł koty. I on miał 8 żołądków. Właśnie, to gdyby nasz krokodyl wyewoluował do 8 żołądków, to co by się stało w tym rozwiązaniu? Tak? No, nagle by się okazało, że tutaj trochę tego kodu trzeba zmienić, tak? No bo tutaj ja mam tylko wejść żołądek, ale który żołądek? Pierwszy, drugi, ósmy, siódmy? No? I o ile to by tylko było w jednym miejscu, to jeszcze problem z głowy, tak? Tylko praktyka jest taka, że ten wyciągnięty żołądek to jest już przeważnie wyciągnięty w 15 różnych miejscach w tym serwisie.
Tak? I jedna mała zmiana powoduje, że koniec końców musimy zacząć robić tak zwany shotgun surgery, tak? Czyli że w bardzo wielu różnych miejscach musimy zmienić tą jedną rzecz. Dlaczego? No bo złamaliśmy enkapsulację, rozsmarowaliśmy ten koncept po całym naszym serwisie, tak? No i teraz, sorry, tak? Jak przychodzi zmiana, no to ta zmiana jest trudniejsza do ogarnięcia. Tak? Więc tak byśmy to zrobili w modelu anemicznym. A jakbyśmy to zrobili w modelu obiektowym? W modelu obiektowym zrobilibyśmy tak. Wzięlibyśmy krokodyla, wywołalibyśmy na nim metodę nakarm i to, czy on ma w środku jeden żołądek, pięć żołądków, tak, czy w ogóle ma jakiś żołądek, tak, może jakoś inaczej teraz tam krokodyle trawią, bo coś tam im się pozmieniało, no, już przestaje mieć dla nas jakieś znaczenie. To jest tylko szczegół implementacyjny tego naszego obiektu. Dlaczego? Dlatego, że obiekt jest ładnie zenkapsulowany. Więc posiadanie akcji na naszych obiektach encyjnych, to nie jest nic złego. Tak? To jest wręcz przeciwnie czasami, to jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie, które sprawia, że nasz kod staje się raz dużo bardziej czytelny, tak? Bo mam mniej szczegółów implementacyjnych na zewnątrz, wiem dokładnie, co chciałem zrobić, chciałem nakarmić tego krokodyla, to go po prostu karmię, tak? I wypuszczam. Nic mi na zewnątrz nie wycieka. Albo anemicznie, albo obiektowo. OK. Nie, więc tutaj drugi problem prawie że rozwiązany, tak? Że widzimy, że już mamy mniej getterów i setterów, raczej obiekty będą miały zachowania. To jest różnica, można powiedzieć, między obiektami a strukturami danych. Czyli obiekty mają zachowania. Obiekty potrafią coś robić. Tak? Obiekty właśnie nakarm. Struktury danych mają gettery i settery. Zarówno jedne, jak i drugie są bardzo użyteczne, tak? Czyli zarówno struktury danych super użyteczne, jak i obiekty super użyteczne, tylko musimy wiedzieć gdzie, tak? Gdzie używać jednych, a gdzie używać drugich, żebyśmy czerpali z nich zyski. Bo to nie jest tak, że nagle w naszej całej aplikacji musimy się pozbyć getterów i setterów, tak? Absolutnie nie. Tylko w tych miejscach, które są dla nas kluczowe i zaraz zobaczymy, które dla nas kluczowe są. OK. Kolejnym powodem, dla którego właśnie te nasze encje mają tą getterozę i setterozę, jest mieszanie ze sobą odczytu i zapisu. Co to znaczy mieszanie ze sobą odczytu i zapisu? No to znaczy, że my mamy dokładnie tą samą klasę, dokładnie ten sam obiekt, który służy nam do tego, żeby wyświetlić coś na interfejsie użytkownika, jak i żeby zmienić jego stan i zapisać do bazy danych. Czyli mamy jeden obiekt użytkownik, który będzie służył nam zarówno do wyświetlenia, jak i do modyfikacji. Tak, tak zwany, we Wrocławiu się na to mówi, wzorzec encja na twarz i pchasz. Taki standardowy kruzik. Tak, standardowy krót, mamy encję, lata po całym systemie, w górę i w dół, jest gites. Nie? Właśnie. Teraz, jaki tu jest problem? Problem jest taki, że odczyty i zapisy to są dwa zupełnie różne tematy. Nie? One różnią się od siebie jak ogień i woda. Pierwsza rzecz. Odczyty z natury są bezpieczne, tak? Zapisy nie są bezpieczne. Wszyscy wiemy, tak? To możemy sobie bezpiecznie zrobić getta na każdym zasobie w internecie i wiemy, że nic nie zepsujemy. Miejmy nadzieję, tak? Gdyby nie to, to Google by nie działało, tak? Google crawluje internet przez, nie wiem, kilka razy dziennie, tak? Dzięki temu funkcjonuje, bo getty są bezpieczne. Gdyby nie to, to nie byłoby w stanie indeksować całego internetu. Tak, zapisy oczywiście nie są bezpieczne, no bo modyfikują stan. Druga rzecz to jest cache'owalność. Tak. Odczyty, czy ten rezultat odczytu, tak, on naturalnie jest bezpieczny, jest cache'owalny. Tak. Mogę go sobie skeszować u siebie i nie muszę za każdym razem pytać o super świeżą reprezentację. Tak. W odróżnieniu od zapisów, tak, gdzie w momencie, kiedy ja wykonuję zapis, tak, no to ja chcę mieć najświeższe dane, jakie tylko są, żeby moja zmiana była spójna, tak? A nie chcę jakichś mieć danych gdzieś tam pokeszowanych, tak? Więc zapisów raczej nie chcę keszować, chcę keszować sobie odczyty. Trzecia rzecz to są reprezentacje. Odczyty naturalnie są wieloreprezentacyjne, tak? Zapisy są jednoreprezentacyjne. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mamy jakiś coś, co chcemy wyświetlić, tak? Na przykład szczegóły naszego użytkownika.
chcemy wyświetlić w naszym systemie, to w zależności od tego, na przykład, kto będzie je wyświetlał, może dostać inny kształt tych danych, tak? Bo być może ja o sobie, jak chcę sobie zobaczyć mój profil, to ja może o sobie mogę widzieć dużo moich danych, bo to są moje prywatne dane, tak? Więc mogę widzieć swojego maila, jakąś moją historię zakupów i tak dalej, dużo różnych informacji o sobie mógłbym zobaczyć, ale na przykład osoba, która jest na pierwszej linii supportu, tak, to ona nie powinna mieć na przykład dostępu do wszystkich moich danych osobowych, więc ona jak sobie poprosi o szczegóły użytkownika, to ona dostanie tych informacji dużo mniej. Tak? A znowu administrator, jak poprosi o szczegóły tego samego użytkownika, to on prawdopodobnie dostanie jeszcze więcej informacji niż ja widzę. Ten sam zasób użytkownik, w zależności od tego, kto na niego będzie patrzył, to dostanie inne dane, inny zestaw danych, tak, inny zbiór, inny podzbiór może, tak, tych danych, które mamy. Nie wiem, ktoś może na przykład wyświetlić, nie, mamy system z dokumentami, tak? Ktoś może wyświetlić ten sam dokument w PDF-ie, ktoś może go wyświetlić w Wordzie, tak? A ktoś może go wyświetlić w HTML-u. Mamy różne urządzenia, tak? Mamy, nie wiem, mamy tego naszego użytkownika, chcemy wyświetlić jego dane na telefonie, na tablecie albo na zegarku. Tak? W zależności od tego, na którym urządzeniu będziemy je wyświetlać, to tak samo zwrócimy z backendu inny zestaw danych, tak? Bo po co ja mam całego użytkownika wysyłać na zegarek, skoro na zegarku to jestem w stanie tylko jego imię i nazwisko ewentualnie wyświetlić i nic więcej. Tak? To po co mi wszystkie jego informacje, po co przez sieć, nie wiem, GSM mam pchać to wszystko i płacić za to? Czy użytkownik po co ma za to płacić? Nie? Bez sensu. Nie? Właśnie. Więc widzicie, że przy odczytach mamy wiele różnych reprezentacji, czy możemy mieć, tak? Wiele różnych reprezentacji tego samego zasobu. Jeden zasób gdzieś tam sobie siedzi, a tych reprezentacji do góry może być bardzo, bardzo dużo, tak? Może być ich wiele. Tak? Przy zapisie absolutnie nie. Tak? Przy zapisie komenda wchodzi do naszego systemu i jakby jest jedna reprezentacja, tak? Jak ja chcę zmienić użytkownikowi, nie wiem, nazwisko, tak? Bo, nie wiem, kobieta wyszła za mąż i zmienia nazwisko, tak? To ja nie mam wielu reprezentacji tej encji, tak? Mam jedną encję, bo nie ma dla mnie znaczenia, kto to nazwisko zmienia, tak? Czy nazwisko jest zmieniane przez administratora, przez tego użytkownika, czy przez kogoś innego. Nie ma znaczenia, skąd przyszedł ten request, ani w jakim formacie, tak? Jest jeden konkretny model, który służy do tego, żeby zmienić nazwisko. I koniec, tak? Więc przy zapisie mam jedną reprezentacyjność, przy odczycie mam wieloreprezentacyjność. I ostatnia rzecz to zużycie. Tak? Czyli odczyty są najczęściej dużo częściej używane niż zapisy. Tak? Szczególnie w aplikacjach webowych ludzie raczej klikają, szukają, oglądają, oj, przepraszam, niż coś robią, niż coś zapisują. Tak? Zapisy są dużo rzadsze, więc inaczej chcemy to skalować. I ostatnia rzecz to jest złożoność. Najczęściej logika biznesowa będzie się działa w zapisach tutaj. Tak? Tutaj jest to miejsce, gdzie tam logikę biznesową mamy. Przy odczycie tej logiki raczej za dużo nie ma. Tak? Jest jakaś tam logika odczytowa, może jakieś filtrowanie, ale generalnie nie ma tego dużo. Tak? Więc jak widzicie, tak? Trzymanie tego wszystkiego w jednym modelu, tak? Sprawia, że próbujemy trochę dwa światy na siłę ze sobą połączyć. I kiedy to się sprawdza? Kiedy się sprawdza posiadanie jednego modelu? Kiedy mam jakiś super prosty kawałek systemu, kiedy mam jakiegoś kludzika, jakąś książkę adresową i tak dalej, tak, gdzie nie musimy tego wyświetlać na trzy różne sposoby, bo wszyscy zawsze tak samo to wyświetlają, tak. Nie ma tam żadnej dużej logiki dziedzinowej, jest tylko jakaś walidacja i po prostu trzeba to wrzucić do bazy danych, tak, więc kiedy mamy system, czy fragment systemu, który jest bardzo prosty, tak, to jak najbardziej posiadanie jednego modelu, zrobienie tego krudem i encja na twarz i pchasz, jak najbardziej będzie działało, tak, ale w momencie, kiedy system nam się komplikuje, tak, i te odczyty i zapisy zaczynają się mocno od siebie różnić, to odseparowanie ich na poziomie kodu, tak, sprawia, że jesteśmy w stanie dostosować każdy z modeli do tych cech, które tutaj właśnie widzimy. Jakby to mogło wyglądać u Gwidona, tak, w jego systemie? Na przykład tak. Moglibyśmy mieć koszyk, tak, który ma zachowania, tak, czyli który jest obiektem po stronie zapisu, który ma metodę właśnie dodaj produkt, usuń produkt, udostępnij koszyk na maila, tak, w postaci jakiegoś linka, a z drugiej strony mielibyśmy jakiś view model, czy read model naszego koszyka, różnie to jest nazywane, który ma taki kształt, jaki jest dostosowany do widoku. I zobaczcie, na dole gettery i settery, do góry zachowania. Tak, czyli w modelu zapisu, tam gdzie jest logika dziedzinowa, czyli tutaj będę chciał mieć obiekty. W części odczytowej
typowe struktury danych, bo tam się nic nie dzieje, tam nie muszę nic zmienić, tam nie muszę nic modyfikować. Nie ma potrzeby ochrony stanu, skoro ja go i tak muszę wyświetlić, tak? Ochrona stanu jest istotna tylko wtedy, kiedy ja go modyfikuję, więc tylko podczas zapisu będzie to dla mnie istotne. Więc jak wygląda z takiej szerszej perspektywy taki system? To, o czym wam teraz opowiadałem, możecie znać pod nazwą CQRS, czyli Command Query Responsibility Segregation, taki styl architektoniczny, który sprowadza się właśnie do tego, po prostu zrób sobie dwa osobne modele. Jeden model do odczytu, który jest dedykowany pod odczyt, a drugi model dla zapisu, który jest dedykowany pod zapis. I tutaj będą siedziały nasze obiekty. O, w tym miejscu siedzą nasze obiekty, które nie mają getterów i setterów, bo już są niepotrzebne, dlatego że nie używamy tej klasy do tego, żeby cokolwiek wyświetlić. Używamy tą klasę tylko po to, żeby zmienić jej stan i zapisać ją do bazy danych, a tutaj z boku mamy zupełnie osobny model do odczytu, który ma gettery i settery i nic więcej i służy tylko do tego, żeby w odpowiedni sposób wyświetlić to użytkownikowi i mu to pokazać. Tak? Nikt nie mówi, że to zawsze musi być ta sama klasa. To bardzo rzadko musi być ta sama klasa. Tak? Bardzo często to mogą być osobne klasy. Jej! Widon się cieszy. Nie? Uratowaliśmy go, wyleczony, w następnym systemie już nie popełni tych samych błędów. OK. Ale idziemy dalej. Przewlekła transakcjoloza. Nie brzmi dobrze. Nie? Przewlekła transakcjoloza. Jakie mamy objawy? Tak? Transakcje na poziomie serwisów, długie serwisy z wieloma zależnościami. Tak? Powikłania. Transakcjoloza rozsiana. Tak? Czyli jak ktoś próbuje zrobić rozproszone transakcje, to dostaje transakcjolozę rozsianej, ale to już jest nie do wyleczenia. Permanentny monolityzm. Tak? Jeżeli mamy właśnie transakcjolozę czy transakcjolozę rozsianą, to podzielenie aplikacji na modne ostatnie mikroserwisy, bardzo trudne, tak, to skutkuje standardowo niedorozwojowością i skalofobią. Właśnie. Jak wygląda przykład takiego serwisu z transakcjolozą rozsianą u Gwidona? Dobra, tak, tutaj mamy konstruktor i można by powiedzieć, nie, no jeszcze nie ma źle, nie? Ile jest zależności? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, nie? No to jeszcze sonar nic nie powie, bo w sonarze domyślnie jest 7. Jak ktoś używa sonara do statycznej analizy kodu, to on na 7 jeszcze pozwoli, więc nawet przez sonara przejdzie. Świetnie. No i później widzimy tutaj sobie taką linijkę. No i patrzymy sobie na tą linijkę. Ja też sobie spojrzę. O, ja też spojrzałem. I można by powiedzieć, o co mu chodzi? To jest bardzo dobra linijka. Elegancka linijka, można powiedzieć. Jest 7 linijek, czyli tyle, co Uncle Bob mówi. 7 plus minus 2. Tak? Zgadza się. Bardzo dobrze. Tak? Tyle ma być. Nie? Kod jest w miarę czytelny. Dokładnie widać, co się tutaj dzieje. Tak? Elegancja Francja. Co tu jest nie tak? Co jest w tej metodzie nie tak? Problemem w tej metodzie jest to, że wszystko to dzieje się w jednej transakcji. Czyli jeżeli na przykład zepsuje nam się serwis do notyfikacji. Z jakiegoś powodu. Techniczny problem, tak? Notyfikacje się przestały wysyłać. To co się zadzieje w systemie Gwidona? Jeżeli system do notyfikacji się zepsuje, no to logiczne, że transakcja się zrollbackuje, tak? Czyli w naszym systemie pod względem biznesowym nie można składać zamówień. Nie można składać zamówień, dlatego że ten system się jeden popsuł, tak? To gdybym ja teraz poszedł do mojego biznesu i powiedział mu, słuchajcie, mam tak fajny, super spójny system, tak zrobiłem go dobrze, że nawet jak się, kurczę, zepsuje mail i nie dojdzie do użytkownika, to ja mu zrollbackuję zamówienie. Tak? To wtedy biznes powiedział, dziękuję panu i jest pan zwolniony. Tak? Nie rozumiem pan absolutnie naszego biznesu. Tak? My wolimy przyjąć to zamówienie i spróbować mu wysłać tego maila po chwili, ale żeby to zamówienie przyszło, bo zamówienie to są dla nas pieniądze. Tak? Jak on przyszedł, chciał zamówić, przeszedł przez cały formularz, no to kładał sobie do koszyka, tak? A na końcu mówimy, nie możesz tego kupić, bo mailer nam nie działa. Tak? No to to nie jest chyba dobry pomysł. To nie jest chyba dobry pomysł. Właśnie. To, na co cierpi system Gwidona, ta przewykła transakcjoloza, to ona mogłaby się nazywać jakoś inaczej, taka nie wiem, natrętna spójnoza, tak? Czyli my bardzo mocno jako programiści lubimy, żeby wszystko było spójne i transakcyjne. Tak, to jest nasz ulubiony po prostu, jak jest transakcyjnie, to jest dobrze, tak? Jak nie jest transakcyjnie, to jest wypadek przy pracy.
Tak, no musieliśmy to zrobić inaczej, my wiemy, że to nie jest dobrze, tak, ale wybaczcie nam, że to nie jest transakcyjne. Nie? No właśnie w rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie. Nie wiem, na przykład wchodzicie do jakiejkolwiek, nie wiem, do jakiejkolwiek kawiarni na S z zielonej takiej. Nie? I zobaczcie, nie? Jaki to jest w ogóle z perspektywy programisty kawiarnie, tak? Jaki to jest nieodpowiedzialny biznes w ogóle. Tak nieodpowiedzialni ludzie pracują, że prowadzą to, tak? Bo pracują super ludzie, tak? Ale ci, co to wymyślili, to są niesamowicie nieodpowiedzialni. Wyobraźcie sobie, że jak tam się wchodzi, tak? Ja tam chodzę, bo mam Maca, więc mogę tam chodzić. Więc jak ja tam wchodzę, to tam jest sytuacja taka, że podchodzę do lady, zamawiam kawę, tak? Płacę za tą kawę, schodzą mi pieniądze z konta, tak? A ja nie dostaję jeszcze tej kawy. Wyobrażacie to sobie? Ja normalnie wziąłem kartę, zapłaciłem, zeszły mi pieniądze z konta, a ja nie mam kawy w ręce, tylko muszę czekać. No i teraz, co, tak? Przecież ile rzeczy może się zepsuć w międzyczasie? Tak, nie wiem, zamówienie może się zgubić, tak? Barista może dostać zawału, kawa się może skończyć, nie wiem, ekspres się może zepsuć, tak? Mogą wylać po drodze, jak będą. Przecież to tyle rzeczy może się zdarzyć, no i co wtedy będzie? Co wtedy będzie? Przecież to jest totalnie niespójny system, oni w ogóle nie są transakcyjni. Tak? Przecież ja już zapłaciłem, a kawy nie ma i wszystko się może po drodze zepsuć, tak? Jak to powinno wyglądać w normalnym systemie? No normalnie powinno wyglądać, jakby programista to zrobił, czyli ja podchodzę do tego, ja podchodzę do ekspedientki, mówię, że chcę kawę, tak, tak, no, no i czekam, nie wpuszczam nikogo, tak, za sobą, tylko czekam w tej kolejce i teraz tak, ona podchodzi do mnie z kawą w jednej ręce, a ja mam tutaj i terminalem w drugiej, tak, a ja znowu łapię tą kawę i mam kartę w drugiej ręce i na 3-4 robimy, 3-4, buch, tak, jest transakcyjnie poszło, a jak nie poszło, no to nie, no i to bym rozumiał. Takie podejście. Właśnie. A tam tak nie jest. Bardzo dla mnie dziwne. Właśnie, dlaczego tam tak nie jest? Bo większość procesów biznesowych, które my obsługujemy w naszych aplikacjach, to one domyślnie nie muszą być transakcyjne. One muszą być spójne. Tak? Transakcyjne, co znaczy transakcyjne? Transakcyjność to znaczy, że to jest od razu spójne. Tak? Transakcyjność moglibyśmy inaczej nazwać jako immediate consistency. I natychmiastowo spójny, że system jest natychmiastowo spójny. Ale mam jeszcze drugi rodzaj spójności, który dużo częściej występuje w świecie rzeczywistym, dużo częściej występuje w tych firmach, którym pomagamy, tak, które gdzieś tam modelujemy, a mianowicie tak zwane eventual consistency. Bo dlaczego oni w tej kawiarni się tak tym nie przejmują? Że nawet jeżeli coś tam się złego stanie w międzyczasie, to będzie ok. Dlatego, że potrafią robić tak zwane akcje kompensacyjne. Tak, jeżeli którykolwiek z tych elementów się stanie, czyli rzeczywiście kawa się skończy, coś tam się nie uda im się zrobić tej kawy w jakikolwiek sposób, to co zrobią? No zwrócą mi pieniądze, wykonają akcję kompensacyjną, zwróć pieniądze na konto. Tak, koniec. Pyk, tak? W związku z tym, że te rzeczy dzieją się naprawdę rzadko, tak, to są sobie w stanie na to pozwolić, tak, żeby wykonywać akcje kompensacyjne. Tak? Nawet jeżeli ta, ale można powiedzieć, no tak, tak, Łukasz, ale wiesz, akcja kompensacyjna też może się nie udać. Tak? Oczywiście, że akcja kompensacyjna może się nie udać. Akcja kompensacyjna powinna być idempotentna, tak? Czyli taka, że ja mogę ją bezpiecznie kilka razy powtórzyć, jeżeli mi się za pierwszym razem nie udało. Ale może się nawet wtedy nie udać. Oczywiście może się nawet wtedy nie udać. Może być taka sytuacja, barista dostał zawału, ja mówię, poproszę, zanim pani zadzwoni na karetkę, poproszę tutaj o zwrot pieniędzy na konto, pani próbuje, nie udało się i co ona wtedy robi? Mówi, wie pan co, no przepraszam, muszę to zgłosić na support. I okej, dostanie pan pieniądze później, to akurat wyjątkową sytuację będziemy musieli rozwiązać ręcznie. I przeważnie rozwiązanie jednej na milion transakcji ręcznie jest dużo tańsze niż zautomatyzowanie jej do samutkiego końca w softie. Dużo, dużo tańsze. Zrobienie tego. Świetnie. Tak? Więc jakby wyglądał nasz serwis, gdybyśmy go rozkminili normalnie? No pewnie byłby dużo mniejszy. Tak? Pewnie jedyne, co by robił, to by robił tylko i wyłącznie złożenie tego zamówienia i tyle. A kolejne elementy tego serwisu, czyli wróćmy jeszcze do środka, tak? Czyli tam pierwsze jest złożenie zamówienia, potem poszło coś do magazynu i tak dalej, tak? Czyli to, co powinno być w pojedynczej transakcji tutaj, to powinno być tylko i wyłącznie złożenie zamówienia, nic więcej. A wszystkie kolejne elementy mogą się spokojnie dziać asynchronicznie i koniec końców będą spójne.
Ale spójność to nie znaczy poprawność, tak? Bo my bardzo często myślimy, że spójność to znaczy poprawność, że ten system musi być na końcu poprawny. Nie. On musi być spójny. Tylko tyle musi być. Tak? A spójność to znaczy, że albo skończyło się tak, że ja mam tą kawę, albo mam z powrotem pieniążki na koncie. Tak? Są dwa efekty spójności. Tak? Spójność to niepoprawność. I to, o czym warto sobie myśleć w głowie, kiedy projektujecie właśnie, czy kiedy Gwidon projektuje swój system, to, że większość z tych naszych procesów, które my gdzieś tam automatyzujemy, tych wszystkich firm, to one kiedyś działały bez komputerów. Banki, ubezpieczalnie, poczty, co tam jeszcze? Może tam jeszcze być, nie wiem, prawnicy, lekarze, tak? Wszyscy kiedyś działali bez komputerów. I wszystko funkcjonowało. Tak? Wolniej, bo wolniej, ale funkcjonowało. Więc te biznesy w większości przypadków są naturalnie eventually consistent, a nie immediately consistent. Ok. Więc wyleczyliśmy Gwidona z jego syndromu wiecznej spójności. Ok. Ostatnia rzecz to jest tak zwany syndrom niskiego pokrycia. Co to jest syndrom niskiego pokrycia? To jest tak zwana natrętna impotestia. Czym się charakteryzuje natrętna impotestia? Ano tym, że mamy brak testów, tak? Albo bardzo małą ilość testów, dużo testów przez UI, mało testów jednostkowych i skomplikowane testy wymagające setup. Tak, powikłania, no to wiadomo, jakieś pasożyty, testowe wstręt, niedorozwojowość, pośledzony czas developmentu, takie standardowe rzeczy. U Gwidona niestety wszystko jest. Okay. Żeby to zrozumieć, tą chorobę, czy przyczynę tej choroby, to na początku musimy trzy aksjomaty sobie przedstawić. Tak, pierwszy aksjomat jest taki, że każdy program składa się z trzech części. Każdy użyteczny. Z inputu, logiki i outputu. Te trzy części. Aksjomaty mają to do siebie, że są zawsze bardzo proste. Drugi aksjomat jest to, że w naszych systemach istnieją tylko dwa rodzaje błędów. Błędy typu A i błędy typu B. Czyli błędy, które uniemożliwiają wykonanie jakiejś akcji i błędy, które pozwalają na wykonanie jakiejś akcji źle. Tak, uniemożliwiają, wchodzicie do waszego sklepu, robicie zakupy, klikacie kup i mówię, nie możesz kupić. Tak? A druga sytuacja, wchodzicie do sklepu, robicie zakupów za 100 zł, klikacie kup i z konta schodzi wam tylko 50 zł. Czyli to jest, można wykonać daną akcję źle. I trzeci rodzaj, że mamy dwa rodzaje akcji radzenia sobie z naszymi błędami. Czyli pierwsze zapobieganie, możemy testować, a drugi leczenie. Jak błąd wyskoczy gdzieś na produkcji, to możemy go po prostu naprawić. Ok. I teraz to, co jest dla nas istotne, to jest przypisanie. A mianowicie błędy typu B, tak, czyli te dużo bardziej krytyczne, najczęściej będą występowały w naszej logice dziedzinowej, a błędy typu A, czyli te takie lżejsze z naszej perspektywy, najczęściej będą występowały w inputcie i outputcie. I kiedy mówimy sobie o strategiach, tak, to zapobiegać przeważnie chcielibyśmy błędom typu B, a ewentualne leczenie zostawiamy sobie na błędy typu A. Czyli te, które są mniej dla nas istotne, tak, czyli błędy typu A, możemy leczyć, ale błędom typu B na pewno chcielibyśmy zapobiegać. Tak? Dlaczego te dwie strategie tutaj wypisuję? Dlatego, że nie jesteśmy w stanie napisać, albo byłoby to bardzo trudne mieć 100% pokrycia. Tak? Nierealne. Tak? Więc zawsze coś wyleci na produkcji. Więc naszym zadaniem będzie to, żeby nie na siłę starać się zapobiec wszystkiemu, tylko żeby nauczyć się zapobiegać tym błędom typu B i zostawiać tylko te błędy typu A, żeby te ewentualnie, jeśli muszą, to tylko żeby tego typu leciały. Dobra. Tak, zbliżamy się trochę do końca. Mamy jeszcze 4 minuty? Jeszcze 15 możemy sobie mówić. Dobrze. To jak się jeszcze nie nudzicie, to przejdźmy dalej. Ok. To jest przykład standardowej architektury warstwowej. Tak, wszyscy rozpoznają architekturę trójwarstwową? Bardzo dobrze. Tak, to jest obrazek dla młodych studentów, którzy jeszcze nie znają życia, dlatego że tak architektura warstwowa nie wygląda. Ona wygląda, przepraszam, tak. W rzeczywistości. Tak, to jest rzeczywisty obraz architektury warstwowej.
rzadko się zdarzy, żeby system miał tylko bazę danych. Tak, przeważnie integruje się z pierdyliardem różnych rzeczy. I praktyka pokazuje, że wygląda to tak. Te czerwone strzałki to są strzałki, które pokazują kierunki zależności, czyli która warstwa zależy od czego. Tak, jak widzimy, to która warstwa ma najwięcej zależności? Ta. Czyli wszystko zależy od tej warstwy, tak? A ta warstwa no, na razie też zależy od wszystkiego, ale żeby to rozwiązać, to wprowadzimy trochę DTOS-ów, tak? Żeby już od ENCI nie zależały te, żeby od ENCI nie zależały te poniższe, poniższe komponenty. I już mamy zależności w jedną stronę. Czyli tutaj widzimy, że w standardowej architekturze warstwowej jest tak, że ta pośrednia warstwa, czyli średnia, czyli warstwa, w której siedzi nasza logika biznesowa, to jest warstwa, która ma najwięcej zależności, dlatego że ona zależy tutaj od wszystkiego na dole. Tak, wszystko, co jest poniżej, jest zależnością tej warstwy środkowej, więc ona ma najwięcej zależności. Jaki z tego wniosek od strony testowania i od strony impotesti? Że jest to najtrudniejszy fragment systemu do przetestowania. To nie jest tak, że architektura warstwowa, że nie wiem, ja przecież robimy ten system tak dobrze i za każdym razem ciężko nam jest przetestować tę logikę dziedzinową, tak? Bo to jest naturalna cecha architektury warstwowej, trójwarstwowej. Także środkowa warstwa jest najtrudniejsza do przetestowania, bo ma najwięcej zależności. Tak, można różne chocki, klocki robić, ale tak będzie po prostu, tak? Bo to jest naturalna cecha tej architektury, że ona po prostu jest najtrudniejsza do przetestowania. A my już z poprzedniego slajdu widzieliśmy, że my tak naprawdę chcielibyśmy mieć tą część, gdzie jest logika biznesowa, żeby ona była najłatwiejsza do przetestowania. Tak, dlatego, że tam siedzą te błędy typu B, tak, które są dla nas najbardziej kluczowe i te błędy chcielibyśmy przede wszystkim móc przetestować, a te pozostałe rzeczy ewentualnie mniej. Więc jak sobie z tym poradzić? Patrzmy sobie, jak to wygląda, tak? Bo my to, co my robimy w tych naszych aplikacjach, to najczęściej wprowadzamy sobie taką warstwę interfejsów. Mamy te interfejsy i mapujemy wszystko do tych interfejsów, żeby się odseparować, odseparować się na tyle, na ile można od jakichś tam zewnętrznych systemów, z którymi się integrujemy. I to nam trochę pomaga. Tak? To nam trochę pomaga, nie jest to może idealne, ale trochę tak to jest. Tak? Jak widzimy, za dużo nam to nie zmienia, tak? Bo i tak zależymy od tych, te interfejsy są przeważnie interfejsami technicznymi, tak? Jakiś interfejs tutaj springowy, czasami jakieś nasze własne interfejsy, ale i tak ta technikalią najczęściej bardzo mocno przecieka do naszej dziedziny. Właśnie, tak? To co moglibyśmy zrobić, bo widzicie, kierunki zależności architektonicznie ciągle się nie zmieniły. Co moglibyśmy zrobić, żeby to naprawić, żeby te kierunki odwrócić te strzałki? Żeby odwrócić te strzałki, to musielibyśmy te interfejsy przesunąć do środka. Dlaczego akurat tak? Tak? Co to za herezje się dzieją? Jakieś interfejsy w dziedzinie. Tak? O co tu w ogóle chodzi? Ano chodzi o to, żeby nasz system bardziej przypominał swoją architekturą peceta. Zobaczcie, jak każdy pewnie z Was miał kiedyś takiego peceta, klocka fajnego i tak dalej, nie? Miało na przykład znaczenie, jakiej firmy mieliście klawiaturę, albo czy mieliście drukarkę kolorową, czy tam kolorową, czy atramentową, czy laserową. Dla tego peceta, tak? Jaką mieliście myszkę? Miało dla niego znaczenie? No, póki drivery działały, to nie miało. Nie miało, tak? Właśnie, dlaczego nie miało? Dlaczego ja mogłem do mojego peceta połączyć dowolne peryferium, tak? Jak to się działo, że oni byli w stanie stworzyć takie pudełko, które wysyłali na cały świat, tak, czy nawet części same, że można było sobie samemu to złożyć, na cały świat i wiedzieli, że to można sobie kupić dowolne peryferium, podłączyć do tego i działa. Dlatego, że PC był właścicielem portu. Tak, dla wszystko, co chciało podłączyć się do naszego systemu, musiało się podłączyć przez porty. Teraz jest tylko jeden port, kiedyś tych portów było więcej. Nie? Więc wszystko musiało się podłączyć, ale to PC był właścicielem tego portu, to PC mówił, w jaki sposób do mnie się można podłączyć, tak? To nie on się dostosowywał do peryferium, tylko peryferium dostosowywało się do PC-a. Tak? A u nas, jak na poprzednim slajdzie zobaczymy, tak, to pomimo tego, że my mamy różnego rodzaju porty, to kto jest tutaj właścicielem portu? Właścicielem portu jest peryferium, tak? To jest więcej tak, właśnie jak właścicielem portu byłaby myszka. A PC musiałby się do każdej myszki osobno dostosowywać. W momencie, kiedy to PC staje się właścicielem tych portów, to nagle zobaczcie, kierunki zależności są w końcu w tą stronę, w którą byśmy chcieli. Tak? Czyli to my
Nie mamy szczegółów implementacyjnych na temat tego, w jaki sposób myszka działa, ale mówimy, słuchajcie, no my na tą myszkę patrzymy w taki sposób, tak? Jeżeli chcesz jakaś tam firma zewnętrzna być dostarczycielem tych peryferiów, tej myszki, musisz się zaadaptować do nas. Tak? To nie my do ciebie, tylko ty do nas się musisz zaadaptować i dzięki temu ta testowalność tego całego rozwiązania jest dużo, dużo lepsza. Tak? I to, co my tutaj mamy, to mamy coś, co nazywamy po prostu architekturą portów i adapterów. Czyli nasza aplikacja w środku, tak, ma swoją logikę dziedzinową, tak, odseparowaną od wszystkiego innego, a z systemami zewnętrznymi łączy się przy pomocy tych zielonych portów, tak, a czerwone to są adaptery, czyli to jest kod jakiegoś tam peryferium, który adaptuje naszą logikę dziedzinową do logikę peryferium do naszej logiki dziedzinowej. Czyli to już nie frameworki mają wpływ na naszą logikę dziedzinową, czyli to nie frameworki nam mają mówić, w jaki sposób nasz kod dziedzinowy ma wyglądać, tylko to my możemy mówić frameworkom, w jaki sposób one się mają dostosować do nas, tak, żeby móc z nami elegancko współpracować. Dzięki temu jesteśmy w stanie mieć właśnie bardzo wysoką testowalność tego kodu dziedzinowego i być dobrze odseparowanym od kodu typu I.O. Dzięki temu jesteśmy w stanie mieć bardzo dużo ładnych, lekkich testów dziedziny i trochę tych testów zewnętrznych. Ok, dzięki. Oprócz tego świetnie przekłada się to na naszą strukturę pakietową. Dlatego, że ta architektura portu adapterów to jest tak naprawdę architektura dwuwarstwowa, gdzie logika dziedzinowa jest najniższą warstwą. Tak, tutaj ona jest reprezentowana w postaci heksagonu, bo ona się nazywa architekturą heksagonalną, architekturą portów adapterów, architekturą cebulkową, w zależności od tego, która technologia, to różne są nazwy do tych architektur. Tak, Clean Architecture też jest odmiana dokładnie tego, co tu widzicie, Uncle Boba. Ona się bardzo dobrze przekłada na strukturę pakietów, tak, dlatego że mamy główne dwa pakiety. Tak, pakiet Application, w którym siedzi logika dziedzinowa i są zdefiniowane porty w tej paczuszce, a następnie infrastruktura, która implementuje te wszystkie porty, które są tu. I nasza część aplikacyjna, tak, ma w sobie tylko i wyłącznie logikę dziedzinową, a część infrastrukturalna ma w sobie tylko i wyłącznie implementację wszystkich naszych, nie wiem, repozytoriów, integracji, kolejek i tak dalej, wszystkich rzeczy, które są dla nas konieczne. Dzięki takiemu rozwiązaniu jestem dokładnie w stanie powiedzieć, że o, ta paczka to jest paczka, w której chcę mieć 100% pokrycia. Tylko tyle. I to jest najprostsza paczka w całym systemie do przetestowania, czyli jednej strony to jest paczka, w której jest najważniejszy kod, w moim systemie, czyli właśnie ten kod, który może powodować błędy typu B. I ja jestem w stanie palcem pokazać nawet juniorowi, słuchaj, to w tej paczce ma być 100% pokrycie. I tyle. Tak, jestem w stanie na sonarze sobie ustawić regułę, że w tej paczce ma być 100% pokrycia. To jest tylko kod Java, tu nie ma żadnych frameworków, bo wszystko jest odseparowane, tak, więc pisanie testów do tego kodu jest bardzo, bardzo proste. Tak, wystarczy zrobić jakieś staby dla portów i cała reszta 100% pokrycia to jest absolutnie osiągalne. A jak już ktoś zrobi 100% pokrycia tutaj, to może się zająć pisaniem testów do integracyjnych, do części związanej z infrastrukturą. Nie ma tego problemu, który mówi, dobra, ale jak powinienem pakietować, czy najpierw powinienem pakietować implementacyjnie, a potem dziedzinowo, czy najpierw dziedzinowo, a potem implementacyjnie. No nie, w tej paczce mam strukturę pakietów implementacyjną, techniczną, a w tej paczce mam strukturę paczkową dziedzinową. Wszystko mi się ładnie zgrywa. Świetnie. Ok. Czyli co? Nasz system jest wyleczony. Tak? Nasz Gwidon jest w stanie następny swój system, miejmy nadzieję, zrobić w taki sposób, żeby tych podstawowych bolączek, czyli monomodeliozy, tak, transakcjolozy rozsianej, impotestii, tak, nie powtórzyć w swoim kolejnym systemie. I to jest wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Także dziękuję Wam bardzo. Tak? Mam nadzieję, że czegoś ciekawego się nauczyliście i życzę powodzenia w następnych projektach. Dzięki.